Piątek 13 listopada 2020 roku postanowiłem zrobić użytek z setek tysięcy stron tekstów sakralnych, apokryficznych, okultystycznych, magicznych, praktycznych i teoretycznych oraz alchemicznych, które przyswoiłem w trakcie studiów religioznawczych. Owe lektury i nauki pobierałem na tej samej złowieszczej uczelni, na której onegdaj uczył się i wykładał słynny nekromanta i krakowski demonolog Jan Twardowski. Podobnie jak wspomniany mag, postanowiłem teorię przekuć w praktykę metodą przez niego opisaną, którą cudem zdobyłem na dość szemranej aukcji internetowej. Na niej to pozyskałem rozpadający się pergamin z rytuałem opisanym w nowożytnej łacinie. Wyglądało na to, że był on dokładnie tym samym, który Twardowski wykonał na dworze króla Zygmunta Augusta. Kiedy więc pamiętnego listopadowego wieczoru zapadł zmrok, wyciągnąłem zwierciadło wykonane z wypolerowanego mosiądzu, zapaliłem 3 czarne świece i począłem przywoływać tego, który przeszedł na drugą stronę rzeczywistości. Wieszcza, który zawsze wierzył w możliwość tajemnego kontaktu żyjących z dawno zmarłymi. Ufałem, że jeżeli rytuał ma mieć jakiekolwiek szanse powodzenia, trzeba wezwać właśnie kogoś, komu zależało na przekonaniu niedowiarków, że taki kontakt jest możliwy. Wezwałem samego Adama Mickiewicza. Nie miałem wielkich oczekiwań co do owego rytuału, od eksperyment, jakich wiele było w czasie moich studiów. Rytuał spirytystyczny stukającego stołu, podczas którego przywoływaliśmy lata temu ducha Boba Marleya, nie przyniósł skutku. Prawdomówność kart Tarota okazała się względna, podobnie jak talent pewnego znanego w Polsce jasnowidza, z którym przed laty przeprowadziłem nigdy nieopublikowany wywiad. Jakież było moje zdziwienie, gdy mosiężne lustro pokryło się mgłą, a w moim mieszkaniu mrok zdał się nawet przyćmiewać światło słabnących pod jego mocą świec. Zapadła też cisza tak głęboka, że w całym swoim życiu nie doświadczyłem podobnej. Umilkły zarówno okoliczne psy, jak i sowy przylatujące pod moje mieszkanie z nieodległego lasu wolskiego. Nie słychać było na zewnątrz żadnego auta ani netflixowych seriali puszczanych zazwyczaj o tej godzinie u wielu moich sąsiadów. Najbardziej przeraziłem się, gdy pojąłem, że nie słyszę nawet bicia własnego serca. Tę pustkę dźwiękową przerwałem słowami dobrze znanego, lecz w swoim ukrytym znaczeniu przerażającego i niezrozumiałego przez ogół zaklęcia. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, wyszeptałem z trudem przez ściśnięte ze strachu gardło. Co to będzie, co to będzie? Odpowiedziało mi coś z odległej otchłani znajdującej się za zwierciadłem. Po chwili ukazała się tam obrośnięta bokobrodami twarz z burzą gęstych włosów zaczesanych do tyłu. Szaro-niebieskie oczy wejrzały głęboko w moje. Ponownie nastała grobowa cisza, mniej przerażająca, ale zdecydowanie bardziej kłopotliwa. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co zrobić dalej. Nigdy nie zaszedłem tak daleko z żadnym rytuałem. Uśmiechnąłem się nieśmiało do objawiającej mi się postaci, na co ona też się uśmiechnęła. Siedzieliśmy tak chwilę i chyba żaden z nas nie wiedział, jak zacząć tę konwersację. Adam? Zapytałem w końcu nieśmiało. Tak, Adam, ten Adam. Wtedy do mnie dotarło, czego w końcu udało mi się dokonać. Wpierw byłem uradowany, lecz szybko znów dopadło mnie przerażenie. Wieszcz narodowy w moim domu, a ja taki nieprzygotowany, ani ciastek, ani herbaty. Zaraz. Duchy nie piją herbaty. Co tam jadły duchy według dziadów? Pustka w głowie, nie pamiętam. A co jadły według Homera? Ale tego też nie mam. Adamie, przepraszam, nie sądziłem, że mimo wszystko się zjawisz. Niestety nie mam krwi czarnego barana. Jestem wegetarianinem. Wina też nie. Jestem abstynentem. Miód mam.
ale mleko jedynie wegańskie, owsiane. Ale woda z mąką się znajdzie. Już robię. Wolisz zimną czy wrzątek? Daj spokój, nie po to przybyłem. Mogłem zignorować twoje wołanie, ale jak widzisz, nie zrobiłem tego. Nasycisz mnie inaczej. Duch eteryczny ma ciało, pióra dzierżyć już nie może, ale szepczące mu na ucho muzy go nie opuszczają. Potrzebuję cię, by dopełnić swoje wiekopomne dzieło. Serce mi szybciej zabiło. Brakujących części dziadów. Za probatą wykrzyknąłem uradowany, niwecząc grobową ciszę, na co wieszcz skrzywił się z niesmakiem. Dziady. Sztuka zawierająca tak wiele okultystycznych wtrętów, że gdyby układający w tym kraju program nauczania ją rozumieli, w życiu nie zgodziliby się na wpisanie jej na listę lektur. A jest na niej od lat, nieprzerwanie. Nigdy nie mogłem przestać się dziwić, że nie trafiła na watykański indeks ksiąg zakazanych. Adamie, nawet nie wiesz, jak się cieszę, dodałem rozentuzjazmowany. Zawsze chciałem się dowiedzieć, jak kończy się pierwsza część dziadów i móc poskładać całą teatrologię w całość. Co? Odparł wyraźnie zbity z tropu Adam. No, dokończyć pierwszą część dziadów. Wydałeś najpierw drugą, potem czwartą, później pasującą do niej jak pięść do nosa część trzecią. Po śmierci opublikowano twoją niedokończoną część pierwszą. Przerwał mi szybko. Napiszemy teraz część piątą. To będzie epickie. Mam już dość formy dramatu. Zresztą przebywanie w zaświatach ukazało mi z całą mocą, jak wolna wola wpływa na ludzkie losy. I muszę to oddać w pełnej krasie w literaturze. Dodał podniosłym tonem. Po chwili zamrugał, jakby dopiero teraz zrozumiał, co wcześniej powiedziałem. Jak to część trzecia pasowała jak pięść do nosa? A nie lepiej skończyć część pierwszą i później? To jeszcze spokojnie poczeka. Na to muszę mieć natchnienie. Przez chwilę nie wiedziałem, co powiedzieć. Adamie, bez jaj. Musisz przestać w końcu prokrastynować. Minęło prawie 200 lat, od kiedy zacząłeś to pisać. Na pewno to zrobię. Obiecuję. I prawie 170 lat od twojej śmierci. Przerwałem mu zdenerwowany. Jak długo można? Powiedziałem, że to zrobię. Na rany Polski Chrystusa. Jak powiedziałem, że zrobię, to zrobię. Nie musicie mi o tym truć co pokolenie. Kiedy? Jak skończymy część piątą, powiedział głosem nieznoszącym sprzeciwu. Jak rzekłem, będzie epicka. Dramaty już się nie sprzedają. Słuchaj. Jaki tytuł jej nadałem? Zawiesił głos w napięciu. No, jakby go gdzieś słyszałem. Stwierdziłem bez większego entuzjazmu. Które nie spieprzają, dodał z uśmiechem. Zamknąłem oczy i wypowiedziałem jeszcze raz ten tytuł w myślach. Dziady, część piąta. Dziady, które nie spieprzają. Spojrzałem w oblicze Adama, ukazujące się w zamglonym, mosiężnym zwierciadle. Uśmiechnąłem się szeroko. Dobre, odparłem. I zaczęliśmy pisać. Dobra, musisz najpierw zrozumieć, jak będzie wyglądała lektura, powiedział rozentuzjazmowany Adam. To ma być epicka epika. Czytelnik będzie sam decydował o tym, w którego bohatera się wcieli i czyimi oczami będzie śledził fabułę części piątej. Czytelnik wciela się w bohatera, dokonuje wyborów na koniec krótkiego rozdziału, zwanego paragrafem, i w ten sposób decyduje o rozwoju akcji. Lektura przypomina grę komputerową albo fabularną. Adam Mickiewicz przez chwilę mruga nerwowo. Droga czytelniczko, drogi czytelniku, masz teraz jedyną i niepowtarzalną okazję porozmawiać bezpośrednio z samym wieszczem. Możesz zadać jedno pytanie, ale nie biorę odpowiedzialności za to, co ci odpowie. Co oznacza przedstawiona w trzeciej części dziadów tajemna liczba 44? Z czego spowiadałeś się w Paryżu, że ksiądz musiał konsultować się aż z papieżem, by udzielić ci rozgrzeszenia?
Na serio musiałeś tak cisnąć Słowackiemu po rodzicach w dziadach? Koleś dopiero po tym cię znienawidził. Wcześniej był fanem. Serio? Naprawdę musiałeś napisać pana Tadeusza 13 z głoskowcem? Wiesz, jak to się teraz czyta?